Regionalna instalacja przetwarzania odpadów w Głogowie otwarta. Podpisano porozumienie między Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego a Gminą Miejską Głogów w sprawie współpracy samorządów oraz podmiotów zależnych od samorządów Głogowa i Polkowic w zakresie gospodarki odpadami. Koszty gospodarki odpadami zależą od skali zjawiska. Doświadczenia państw daleko bardziej zaawansowanych w racjonalnym przetwarzaniu odpadów wskazują jednoznacznie, że populacja około 150-tysięczna pozwala na racjonalizację kosztów. Dlatego wskazana jest współpraca między Związkiem Gmin a Głogowem, w którym w piątek otwarto regionalną instalację przetwarzania odpadów. Trafią tu odpady zmieszane z Głogowa i terenu Związku Gmin. W tej sprawie na chwilę przed otwarciem głogowskiego RIPOK-u podpisano porozumienie między Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego a Gminą Miejską Głogów i Polkowicami, którego intencją jest współpraca zarówno samorządów, jak i podmiotów od nich zależnych w sprawie gospodarki odpadami. Jeden z punktów porozumienia mówi, że odpady zmieszane trafią na RIPOK w Głogowie, odpady selektywnie zebrane u źródła do Polkowic. Życie pokaże, a przyszłość udowodni, że ci, którzy się integrują, będą swoim mieszkańcom uchwalać niższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych, a ci, którzy tego nie robią, będą płacili słono, czyli drogo. To jest jakby bardzo proste, bo im bardziej coś się robi hurtowo, tym się robi taniej. Druga sprawa. Głogów za 20 blisko milionów złotych wybudował piękną instalację, która jest w stanie profesjonalnie obsłużyć wszystkie odpady zmieszane nie tylko z obszaru głogowskiego, ale również z obszaru polkowickiego i to prawdopodobnie na jedną zmianę. My byśmy musieli również 20 milionów wyłożyć w Polkowicach, zatrudnić ludzi, a przecież mieszkańcy już wiedzą, że te koszty poniosą oni na końcu po prostu. A więc dlaczego to robić w Polkowicach? A więc my postanowiliśmy uzupełnić Głogów w obszarze, który jest do uzupełnienia i zająć się odpadami selektywnie zbieranymi u źródła, a kulturę selektywnie zbieranych u źródła stworzyliśmy naprawdę bardzo dobrą w Polkowicach. Głogów zgodził się, że pójdzie w naszym kierunku, a odpady te selektywnie zbierane u źródła będą trafiać do nas. A więc nasza instalacja, którą rozpoczniemy budować prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni w Polkowicach, będzie musiała zajmować się czystymi odpadami biodegradowalnymi. A więc tym wszystkim, co już jest jakby wskazane w zakresie obecnego prawodawstwa, a będzie jeszcze mocniej wskazane w dyrektywach europejskich, które zostaną najprawdopodobniej uchwalone w kilkunastu najbliższych miesiącach. Porozumienie mówi, że oddział Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, na który Związek otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a który miał być zlokalizowany w Chocianowie, będzie budowany w Głogowie. Rada Miejska w Chocianowie zdecydowała, że nie chce tego punktu, a w związku z faktem uzyskiwania efektów ekologicznych, szukania dużych wspólnot mieszkańców, którzy chcieliby z tego punktu korzystać, jedynym rozwiązaniem jest Głogów. Prezydent Głogowa chce tego punktu. Z kierownictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska rozmawialiśmy, że chcielibyśmy, aby nasze związkowe gminy z otoczenia Głogowa również mogły deponować to w Głogowie. Ustawa, która 1 lutego dawała tak możliwości porozumiewania się samorządów, stworzyła taką praktyczną możliwość, a więc już niebawem nasi eksperci przyjadą do Głogowa po to, żeby poszukiwać lokalizacji dla tego punktu w Głogowie. Warto zwrócić uwagę, że segregacja odpadów, które trafią do głogowskiego RIPOK-u, nie odbywa się za darmo. Dlatego cały wysiłek mieszkańców Związku Gmin włożony w segregację u źródła, czyli w naszych domach, daje mniejszą liczbę odpadów zmieszanych tu przywożonych i te wyselekcjonowane nie powiększają kosztów funkcjonowania systemu. Im więcej zmieszanych, tym wyższe koszty dla mieszkańca. Jeśli chodzi o ceny, jak jest dwóch partnerów, to trzeba się docierać. Oczywiście Rada Miejska Głogowa dalej kształtować będzie ceny dla mieszkańców Głogowa, odbioru i zagospodarowania odpadów. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego i Zgromadzenie Związku dalej będzie ceny ustalać dla 8 gmin, w tym dla mieszkańców Polkowic. Tu się nic nie zmieni. Oczywiście pod cenami na poziomie zajmowania się odpadami są koszty. Oczywiście koszty takiej instalacji są znacznie wyższe niż koszty składowania na wysypisko, ale przecież my musielibyśmy wybudować podobną instalację, a więc koszty dwóch instalacji są zawsze wyższe niż koszty jednej instalacji. A więc ceny to jest jedna sprawa. Zgromadzenie Związku uchwala dla swoich mieszkańców. Siłą rzeczy Rada Miejska Głogowa dla swoich mieszkańców. A koszty musimy dbać o to wspólnie, żeby były jak najniższe. Dlatego nie chcemy powielać tych samych instalacji. Ponieważ prawo już zabrania składowania odpadów zmieszanych na wysypisku, odpady te trafiają do RIPOK-u. Tu oddzielane są frakcje, które mogą być poddawane recyklingowi.
To, czego nie da się już wyselekcjonować, trafia do bioreaktorów, gdzie pod wpływem wody i powietrza krążących w obiegu zamkniętym zamienia się w balast i stabilizat, który może być deponowany na składowiskach w myśl porozumienia w połowie w Polkowicach, w połowie w Głogowie. Porozumienie ma tak naprawdę kapitalne znaczenie dla przyszłości rynku odpadów na terenie głogowsko-polkowickim, gdyż precyzyjnie wskazuje, gdzie jakie odpady trafiają. Mówiąc wprost, zmieszane do Głogowa, selektywna w Polkowicach. Jest to niezwykle ważne, bo jest to uporządkowanie, ale przede wszystkim ma aspekt społeczny i ekonomiczny. Dzięki temu w bardziej ekonomiczny sposób nasz zakład nowoczesny będzie wykorzystany. W Polkowicach jest bardzo rozwinięta selektywna zbiórka odpadów. Jeżeli przeniesiemy także tą zbiórkę odpadów selektywnej z Głogowa, to tak naprawdę w pełni mamy opanowany rynek i możemy śmiało myśleć o spełnianiu wymogów wyśrubowywanych z każdym rokiem wymogów prawnych dla naszego obszaru. Otwarcie RIPOK-u w Głogowie dało szansę na obejrzenie tego nowoczesnego zakładu. Aby gościom oszczędzić przykrych zapachów, czynna była tak zwana hala czysta. Tam mogliśmy zobaczyć segregację opakowań z tworzyw sztucznych. Pracowały już bioreaktory, ale ponieważ kompostowanie masy odbywa się w środowisku hermetycznym, nie mogliśmy się temu przyjrzeć, ale właśnie dlatego hermetycznym, by uciążliwe zapachy nie uwalniane były na zewnątrz. Rynek odpadów komunalnych dopiero się tworzy, ale czas biegnie nieubłaganie i coraz wyższe normy dla odpadów, które muszą być poddawane recyklingowi, obowiązują wszystkich. Warto zapamiętać, że im więcej wysegregujemy w domu, tym mniej będzie trzeba wywieźć na RIPOK, gdzie ktoś będzie je musiał posegregować za nas. A wiadomo, że nie zrobi tego za darmo. Jeżeli chcemy utrzymać ceny, warto do segregacji się przyłożyć dla dobra własnego portfela, ale przede wszystkim dla dobra ziemi. Bądźmy eko.